Cześć, witajcie w moim nowym odcinku i dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zgrywać mody do The Sims 4. Najpierw wejdziemy na stronę, z której się je zgrywa. To jest moja ulubiona, czyli TSR. A dokładniej The Sims Resource. O, tutaj właśnie macie Resource, więc wchodzimy w to pierwsze. Oczywiście możecie sobie zgrywać z tej strony mody do The Sims 4, The Sims 3, The Sims 2 i te jedynki. Dobrze, i jakby co, ta strona to bardzo się laguje, więc nie miejcie na mi złe, że takie lagi, ale no cóż, tak, ta strona się bardzo laguje, więc no. Tak właśnie jest. Tutaj mamy dużo rzeczy. I tutaj, jak widzicie, jest The Sims 4, 3, 2, 1. I ja mam akurat The Sims 4. Piszcie, czy chcecie z tego serii, znaczy serię z The Sims 4, bo myślę, że jest dosyć, bo mogę już nagrywać i w ogóle. Ok, a więc wejdę sobie w może Show All i i spróbuję potem wejść na Simsy i Wam pokazać wszystko dokładnie. Dobrze, niech się załaduje. To wszystko. Wiem, bardzo dawno nie nagrywałam i bardzo Was za to przepraszam. No ale może zrozumiecie, pełno nauki ciągle. I szczerze przyznam, że raz mi się nawet nie chciało, jak nie miałam nauki. Okej, pobiorę, co tutaj sobie pobrać? Sądziłbym szczerze tą bluzkę pobrała, więc to zrobię. I będzie, znaczy ja trochę już modów mam, ponieważ od niedawna zaczęłam pobierać mody, bo oglądałam youtuberów w ogóle, już nie będę wytykać jakich, ale którzy nagrywają The Sims 4 i nawet ci są moimi ulubionymi. I wiem, że jest pełno już poradników, jak pobrać mody, ale ja Wam myślę, że to bardziej objaśnię. Ok, musicie odczekać to 10 sekund, ponieważ jeśli nie chcecie bez tego odliczania, to musicie płacić, a myślę, że ten czas nie jest tak bardzo długi. Dobrze, i zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Myślę, że mnie oczywiście zrozumiecie, o co tu chodzi. Jak nie, to tam są jeszcze inne poradniki. Chociaż ja kiedyś nie wiedziałam, jak zgrywać i szukałam różnych poradników. Boże, w różnych poradnikach to szczerze nie mogłam zrozumieć. Tylko jedna dziewczyna bardzo, ale to bardzo dobrze wytłumaczyła. Dobrze. Teraz, jak tutaj mamy taki pasek, znaczy ja mam The Sims... Co? Mi się tak myli, przepraszam. Ja mam Windows 10, więc ja mam taki pasek. I chyba wszystkie komputery i laptopy tak mają. Dobrze, a więc tutaj mamy jedno. Więc klikamy w to i pokaż w folderze. Pokaż w folderze klikamy. I zaraz nam się tutaj pojawi folder. I tutaj mamy to. I ja zawsze sobie tutaj zmieniam nazwę. Zmieniam nazwę, na przykład to jest powiedzmy jakiś top z sznurkami. I potem na przykład jak coś mi się potem nie spodoba, to po prostu usuwam. Przepraszam, ale muszę sobie zmniejszyć trochę ekran. Ok. No i teraz bierzemy o tutaj. I bierzemy w zakładkę moc. Moc macie w takim... co tutaj było? Znaczy, wy będziecie mieli to. Wy będziecie już to mieli, a ja teraz naprawdę, ja bym wam pokazała, ale nie wiem jak, bo ja już mam tę moc tam. I tutaj wam się pojawi Electronic Arts i musicie kliknąć właśnie ten Electronic Arts i tutaj właśnie klikacie. Tam jest, o właśnie, Electronic Arts. To znalazłam chyba, tak, w dokumentach. Klikacie Electronic Arts, tam wam wyskakuje The Sims 4. Tutaj macie wszystko, i tutaj macie właśnie ten moc.
I ja, jak widzicie, już trochę tego mam. Dobrze, nie wiem, czy mnie zrozumieliście, ale tak, musicie kliknąć w dokumenty Electronic Arts, pojawia wam się Destiny 4 i klikacie w folder Mods. I tutaj ja mam akurat tyle na razie modów, ale czekajcie, ja sobie muszę jeszcze raz tutaj wejść i pokaż w folderze, ponieważ ja już nie pamiętam, gdzie to było. Okej, okay, jest. Top sznurkami. Schodzimy na pulpit. Ten top sznurkami tutaj przenosimy na pulpit. I teraz wchodzimy w ten folder Mods. I ten top sznurkami przenosimy do tego folderu. I już powinien być zgrany, więc to usuwam. I teraz spróbujemy, to usunę i spróbuję wejść do Destiny 4. A jeśli, znaczy, ten program jest dosyć słaby, więc jeśli się no to przy was przepraszam, ale ten program jest dosyć słaby i on może się rozłączyć, kiedy się będzie włączało Destiny 4. Dobrze, więc to już się ładuje. Na razie Simsów głos wyłączyłam, żebyście mnie bardziej słyszeli, więc tutaj niech się to pomału załaduje. Tylko pamiętajcie o tym, że będzie mi się niestety troszkę ścinały Simsy, ponieważ, no, jak wiecie, już na jednym odcinku, jeśli mnie śledzicie, także po odcinkach, co nie, jeżeli mnie śledzicie, nie wiem, pod domem na przykład, ale na przykład, no to jeśli mi się będzie ścinać, to tylko dlatego, że nagrywam, ponieważ zawsze jak nagrywam, to mi się ścina. Najlepsza muzyka. Okej, załadowało mi się już, więc tutaj widzicie jest te. Ojeju. O, top z sznurkami, więc klikam OK. I klikam nowa gra. I teraz zobaczymy. Zobaczycie, że się zgrało. I w ogóle. Okej, okay, mamy tam jakąś panią i jak już mówiłam, jeśli nagrywam, to mi się bardzo zacina, więc ojeju, to będzie straszna gra. Dobra, zawartość zmodyfikowana i tutaj to powinno być, tak jest. I jak widzicie, mod jest cały i można powiedzieć zdrowy. Tak, bardzo mi się zacina, wiem o tym. Ale no to jest trochę niesprawiedliwe, bo jak nie gram, to mi się w ogóle nie zacina. I jak widzicie, tutaj mamy takie kolorki. Tutaj mam jeszcze jakieś takie, ale to nie o tym. Tak w ogóle to bardzo ładna bluzka. No i bardzo dobrze. A więc ja już się będę z wami. A więc, jak widzicie, się zgrało i ja będę się z wami już żegnać. Myślę, że odcinek wam się przydał i w ogóle, więc do zobaczenia. Pa!